sow, a new cow had dove. A dlaczego tylko pan w Polsce protestuje? Gmina Starozakonnych. Dlaczego ci w Polsce, ci, którzy mają takie wpływy, takie lobby, mówi się wręcz, że rządzą w Polsce, to oni przestali być Żydami? Kto to jest? To czegoś takiego dopuszcza? Problem polega na tym, że Światowy Kongres Żydów oczywiście jest firmą, która tylko i wyłącznie nastawiona jest na kapitał, na zbieranie kapitału z Holokaustu, z zagłady Żydów. I dla nich jest wszystko jedno, czy to jest po prostu majątek stały, nie stały, aby pieniądze. To jest tak samo jak z wyciągnięciem tych 65 miliardów dolarów zapomordowanych właśnie Żydów. Za to, że Hitler ich tutaj w Polsce zamordował. Dzisiaj, proszę bardzo, to co pozostało, to oni mordują. To oni po prostu grabią. Grabią? To co się dzieje z pieniędzmi? No biorą do kieszeni zwyczajne. Biorą pieniądze zwyczajnie do kieszeni, dzielą się. I tutaj w kraju, tu w Polsce, ta gmina żydowska to jest po prostu tylko ręką i niczym więcej. Ręką Światowego Kongresu Żydów. To nie ma na świecie przyzwoitych Żydów, którzy by dbali o własną kulturę, tradycje, miejsca sakralne, czy takie pamiątki jak ta tutaj? Nie, dla Żydów to jest tylko kult Złotego Cielca, to jest tylko i wyłącznie pieniądze, mamona, tylko dolar i nic więcej. I to jest tylko przelicznik. Nie ma żadnego honoru, nie ma żadnego Holokaustu, zagłady, płaczu, te wszystkie ich modlitwy, te Elmo Lerachamim, Siudricha i te i Kadysz zmawiany, to wszystko jest pic na wodę. To dla nich dobrze do Jedwabnego pojechać. Coś, co wydaje się być, o tak sobie, prawda, po prostu źle mówimy o Żydach, to no, w końcu, co w tym jest oryginalnie? Tam Jedwabnem się wyżywać, zwalać na Polaków, że Polacy mordowali, że Polacy dalej są antysemitami, to tylko to. Ale po co? Po pieniądze. 65 miliardów dolarów. To jest kwintesencja. Kwintesencja o właśnie tego budynku, którego za nami widać, tego szpitala żydowskiego. Pogotowia ratunkowego. Dużo jeszcze zostało do zniszczenia, bo podobny los spotkał, z tego co ja wiem, synagogi, nawet cmentarze. Co najmniej jeszcze zostało w kraju kilka tysięcy obiektów, które są albo do odzyskania, albo do zamiany, bo oczywiście, tak jak na przykład w Słupcy, to zamienili sobie na 3 działki. Synagoga została zwrócona, szpital w miastu, to znaczy miasto wzięło, a im dało 3 działki, potężne działki, czyli ziemię, czyli po prostu ekwiwalent zamiast budynków. I tam nie trzeba wyburzać, a tu nie. Marszałek Wrzeckiego chcieli na nim wymusić, żeby on to wziął, odkupił, żeby odkupił ten szpital żydowski, żeby po prostu marszałek województwa, żeby zapłaciła Żydom. To wtedy oni z chęcią oddadzą. Ale oczywiście marszałek województwa powiedział, nie, dlaczego, my mamy zapłacić, nam jest to niepotrzebne, skoro żeście odebrali, to zróbcie coś z tym, zróbcie muzeum, zróbcie szpital, zróbcie dom starców, tak jak mieli to robić, mieli robić domy starców. Tymczasem dzisiaj na marszałka województwa się mówi, że to jest jego wina, że to zostaje zburzone, ponieważ on nie chciał tego odkupić od Żydów, od gminy żydowskiej. Smutne, smutne i nic więcej. No, już jest prawie noc w zasadzie, oni jeszcze w nocy zasuwają. Właśnie im się spieszy. 50 milionów dolarów wzięli za tą działkę, sprzedali. Gdzie te pieniądze są?
No nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, ile wzięli, czy to jest prawda, że 50 milionów dolarów, ale jeśli, czy złotych, wszystko jedno, ale jeśli tak, suma jest bardzo wielka. Natomiast podział jest ustanowiony. Część pieniędzy idzie do Światowego Kongresu Żydów. Naczelny rabin Polski też ma w tym działkę? A oczywiście, jak najbardziej naczelny rabin Polski, no przez czego by żył? No musi mieć. Zresztą tym bardziej, że jest dokument, który o tym świadczy, że oni podpisali umowę już w 96 roku, zrobili podział tak zwany, kto ile weźmie, ile dostanie, powiedzmy, Itzhak Lawi, ile dostaną przedstawiciele Światowego Kongresu Żydów, a ile dostaną tutaj, te hieny żydowskie tutaj w kraju. Dobrze, 50 milionów dolarów, bo taką kwotę mi podano. Będziemy to weryfikować. Mi się wydaje, że to jest możliwe, bo to jest Wola, ale to jest obrzeże Śródmieścia. To jest rewelacyjne miejsce na biuro, na wszystko, na apartamentowiec luksusowy. Świetnie komunikacyjny, położony plac. No trudno. Co tu można było zrobić? Co przede wszystkim należało zrobić z takim budynkiem? Przede wszystkim taki budynek, jak gmina żydowska odebrała, to powinno to pozostać już na wsze czasy w gminie żydowskiej i powinno to po prostu służyć i społeczeństwu żydowskiemu, i polskiemu, i każdemu innemu. Należało tutaj zrobić, powiedzmy, zrobić tutaj dom starców. Tak potrzebny jest dom starców i dla Żydów, i takie, dla Polaków. Takie ponoć plany były, tak? Żeby być dom starców. No, to oni takie plany, to oni tak mówili tylko, ale to wszystko była mowa trawa, bo to wszystko jest tylko oszustwo dla Polaków. Polakom w telewizji, wszędzie podają, że będą budować domy starców, szpitale. Kłamią w żywe oczy. Tak, sam działam ze łzami w oczach, takim wzruszeniem. Teatralne gesty opowiadają, jaka to im się stała krzywda, jak im się należą te nieruchomości i rzeczywiście, jakie tu będą ciekawe pomysły realizowane. No taki mamy też ulicę na Próżnej. Proszę Państwa, mam zaszczyt otworzyć czwarty festiwal Warszawy. Próżna oczywiście, ulica Próżna, to jest właśnie Ronald Lauder. To jest dokładnie bandyctwo Ronalda Laudera, który trzymał to przez wiele, wiele lat, aż sprzedał. A sprzedał firmie austriackiej, wziął pieniądze do kieszeni i po prostu śmieje się z Polaków. Zrobimy z tego osobny materiał. Ale to, co się dzieje, to nie wiem, to można tylko... Może to w Palestynie jesteśmy. To tak jak mówiłem właśnie, że to wygląda tak jak w Palestynie, tylko że z Palestyńczykami jest inaczej. Kiedy Żydzi oddawali ziemię, Izrael kilka lat temu oddawał ziemię Palestyńczykom, to Palestyńczycy oczywiście pierwsze co zrobili, zniszczyli synagogi. Tu u nas w kraju, Szebach Weiss i wszyscy, i politycy różnego rodzaju płakali na tym, jak to Palestyńczycy rozwalają synagogi. Żydowskie synagogi, żydowskie domy modlitwy, które odebrali ziemię oddaną przez Izrael. Proszę bardzo. Tu jest Palestyna. Lub gorzej. Hitler to zrobił. Wziął Warszawę w ten sam sposób. Tylko nie miał takich narzędzi.